And in the summer you can swim and be happy. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Proszę, już widzicie ten przedsmak nowej przygody. Tam Rammstein, zobacz. Wszyscy w miskach. Jesteśmy w Kantan, znanym również jako wioska kokosowa, kilka kilometrów od centrum Hoi An. Łódki mają około 2 metrów średnicy. Rejs łodzią trwa około godziny. O, tam będzie jeszcze, no nie będę teraz zdradzać. Najpopularniejszą historią powstania łodzi jest to, że była ona odpowiedzią rybaków na to, że francuscy koloniści opodatkowali wszystko, łącznie z łodziami. Więc rybacy stworzyli quasi łodzie, okrągłe łodzie koszykowe, aby nie płacić podatków. To wygląda wnętrze łódki. Ja nie lubię, jak się cokolwiek kolebie. Patrz, jak oni równiutko płyną w odstępach, nie? Jakby byli szczepieni taśmą. A to już float market. Zobacz, float market, bo widzisz. O, proszę. O, tam jest taniec, widzisz, boa. No. Yeah, okay. Ole. Ja nie mogę. Bali. Tutaj się możesz trzymać z tyłu, jakby obniżą. No. U nas no. Horror. Obrazek jak z Wenecji. Tylko czapeczka zdradza, gdzie jesteśmy. I strój. No tak. To właśnie palmy znane jako nipa, czyli palmy namorzynowe. Mieszkańcy Coconut Village nadal kontynuują tradycję wytwarzania łodzi koszykowych. Łodzie są przede wszystkim zbudowane z cienkich pasków bambusa, które przeplatają się pod kątem prostym, tworząc zewnętrzną stronę łodzi. Po ukończeniu ramy zewnętrzną ścianę szczotkuje się krowim łajnem i olejem kajeputowym, aby zapewnić jej wodoodporność. Następnie łódź jest suszona na słońcu przez kilka dni. Tramwaj się podłączył. Okay, camera photo. Yeah.
W buszu. Bye, mama. Ciao, ciao. Ciao. Bye, mama. One. Mama. Bye, bye. Go, go, go. Go, go. Mama. Okay. Okay. Very good. Okay. Oh, salauli. You me, mama? No, no, no. Oh. Okay. Salauli. Eskie filmaty. Thank you.
Dostaliśmy wędkę, patrzcie. Ale in water, tak? Oh, yummy. Dostałaś wędkę. Bo to nie chodzi, żeby złowić, tylko żeby moczyć kija. Jest, jest, jest. Bliżej do kamery. Poproszę bliżej. Te oczki, on ma takie oczki, no, fajne. Takie złociste, czosnowne. Weź go trochę obróć, tak. No jak mam go obrócić? No tak klikiem, tak wiesz. No wiemy, że męczy. No nie, on tam zażera. No nie zażera. Zażera. Aaa, teraz sobie wróci. O, widzisz, o, widzisz. A teraz na drugą klikę. A bo widzisz, bo to inna firma prowadzi. My to są tak zwani zielono-koszulkowcy, nie? My trafiliśmy na peleton. Peleton z kolei żółto-koszulkowców leci. A tutaj mija nas peleton grupa zielono-koszulkowców. Zdrowiam. Taka bryka z drewna cała, przywodówka. O, wracamy, widzę, że do bazy. O, it's lovely. Lovely, yeah. Lovely day, lovely day. Lovely day. Pranie. No. Życie na nabrzeżu. Na koniec zachęcam wszystkich do subskrypcji kanału. Następne filmy już wkrótce. Będzie ich jeszcze kilkanaście. Do zobaczenia.